Dobra, moi drodzy, urwało materiał, kolejny wejdzie, bo miałem trochę bardziej gadać, a nie gadałem troszkę wolniej, bo mam tutaj napój, żeby mi się nie wylał. No i dobra. Nie napędzimy, są dziury. Jak to mówi się, były pieniądze na wesele, nie będzie wesela, będzie samochód. No i coś w tym trochę jest, bo zbierałem. Dobra. Ale dziury. Dobra, to może zaczniemy teraz mówić już w końcu po chwili ciszy grobowej. Wiecie co, co chodzi o to, o mój ten taki smutek po rozstaniu i ogólnie. Sorry, że tak wam coś trochę zanudzam was, może to troszkę moja wada. Powiem wam takie dołowanie siebie wewnętrznie, samego siebie, tak? Ale uwierzcie mi, nie tak to miało być wszystko. Tak, tak, ja to mam takie coś do siebie, że po prostu, o, bo nie wyszło, bo nie znajdę nikogo i będzie smutek ogólnie, nie. Moi drodzy, tego kwiatu pół światu, nie? Nie twierdzę, że się nic nie w życiu nie przytrafi jeszcze. Wiecie co? Trzeba rozróżnić dwie kwestie. Czy dobrze się stało, bo to była zła miłość, czy źle się stało, bo była to dobra miłość? Myślę, że raczej to pierwsze. Tak, tak, ja to miałem do siebie, ja do tego troszkę inaczej podchodziłem, tylko że wyszło jak wyszło. Stało jak się stało, powiem wam, i ja też trochę błędów popełniłem. Ale ważne, wiecie co, jest w tym wszystkim, żeby nie karmić tego, co było. Bo jak się karmi, to tego się o tym pamięta. No teraz ja wam powiem, ja tylko mogę co przestrzec młodych chłopaków, którzy może są w podobnej sytuacji jak ja, albo będą. Jezu, do tego życie, chłopy. Baby to dopiero myślę, jak mają około 30, moim zdaniem. Może nie wszystkie. Jak dobrze w domu ktoś wychowany, to wiadomo. Ja miałem te takie tutaj relacje chore, że tak powiem. To nie było to, co powinno być. Przynajmniej wiecie co? Pierwszy rok wyglądało to po prostu naprawdę bomba. Później się zaczęło psuć. Ja tam już nie będę mówił kto i dlatego i po co, nie? Ale ogólnie to się wszystko spieprzyło później. Ja żyłem pod presją klosza takiego wszystkiego. Ja nie chcę karmić tych emocji, ja tylko mogę przestrzec młodych chłopaków, bo to co miałem, ja z tym skończyłem. Jest ucięty grubo linią i koniec. Powiem wam, załamywać się nie ma co. Jest dziewczyna, no, możliwe, że coś tam wyjdzie. Wiecie, ale to na razie temat trzeba podejść na spokojnie. Ja sobie przeanalizowałem wszystkie swoje błędy, tego czego nie powinienem robić, i trzeba tak naprawdę ścisnąć zęby, wziąć się w garść i działać. Może nic akurat z tego nie wyjdzie, jeszcze nic nie wiem totalnie. Każda osoba jest inna, inaczej się podchodzi, także to coś będzie znowu nowego w tej kwestii.